piątek 22 września o godzinie 18 w siedzibie redakcji Wiadomości Wrzesińskich odbyło się spotkanie z Filipem Biernatem, autorem książki Historia tonsilu. To moje pierwsze spotkanie autorskie. Książka poświęcona jest historii tonsilu, czyli kiedyś największego zakładu produkcyjnego we Wrześni. Czytelnicy dowiedzą się tam różnych rzeczy, od takiej typowej historii dziejów zakładu po próbę ustalenia, dlaczego ten zakład upadł. Dzisiejsze spotkanie, myślę, będzie ciekawą okazją do wymiany poglądów i ocen, co tak naprawdę się stało z tonsilem. Głównie się skupiłem na tym okresie, który akurat wiązał się z moją pracą zawodową w tonsilu, czyli lata 83 do 2004, 2006 nawet. I muszę powiedzieć, że praca jest bardzo precyzyjna. Książka jest, jeśli chodzi o przekazanie faktów, jest bardzo precyzyjna, ciekawym językiem pisana i dużo takich rzeczy fajnych się jeszcze człowiekowi dzięki niej teraz przypomina. Więc myślę, że dla każdego, kto pracował w tonsilu, to jest bardzo dobra taka przypominajka, którą się będzie z przyjemnością do ręki brało.